No cześć. O kurde, jeszcze ten opryskiwacz do zrobienia jest. Całkowicie o nim zapomniałem. Jo, dzisiaj pisał do mnie, że weź zrób ten opryskiwacz, bo leży i leży na tym stole. Bałagan. Dobra, mówię, zaraz go zrobię. Pędzelek by się przydał. Albo tak. Pędzelka nie ma, a chyba coś jest. Lups. Najgorzej jak coś rozbiera mi się klei do rąk wszystko. Nie lubię takiego czegoś. Jak jest pomyty, to wtedy aż miło się składa to wszystko i weryfikuje, co jest do zrobienia lub wymiany. To jest dobre. Też umyję, bo to jest brudno od tego środka. Gumka chyba też będzie do wymiany, bo tu jest odciśnięty, co tu jest, nie to, co to było tutaj, a nie, to było, faktycznie, tu ślad jest odciśnięty od ringu jakiegoś, no, który w środku jest, ta gumka też do wymiany. Co tu w środku jest? No nie widzę, lampka. Gdzieś miałam taki fajny zestaw do czyszczenia i wyjmowania różnych rzeczy. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Takie fajne, o, różne haczyki, jak jakieś ringi muszę włożyć w przyłącza hydrauliczne, przeważnie przełącza, to tam palca ciężko włożyć, to wtedy sobie właśnie biorę takie haczyki, żeby można było tam ten ring ładnie włożyć w swoje miejsce, nie? Więc muszę, to średnie jest, to jest, czemu takie brudne to wszystko? Ktoś inny zaczyna używać i masakra.
Sami zobaczcie, co tu jest, nie? Tu jest jakby zniszczony był ten środek i właśnie ta sprężynka, która tutaj siedzi, o to, jest aż odciśnięty, widzicie? Ślad po tym, nie? No i tu też może nieszczelność łapać, skoro tu taka nierówność jest. No, idzie ta ostrość. Na pewno ta gumka jest do wymiany. To jest do wymiany, ale nie wiem, czy i to nie jest do wymiany. Czy po prostu, jak ta gumka nawet przyjdzie nowa, czy będzie uszczelniało ta gładź, wiecie? Że jest ten środeczek nierówny tutaj. I mimo, że przyjdzie nowa gumka, to też może nie uszczelniać. Chyba będzie musiał zamówić to też, tą część drugą. No to chyba nie dużo kosztuje, bo to jest plastik sam. No a nowe to nowe, nie? To tą gumkę to... to jeszcze muszę rozkręcić, zobaczyć co to jest. Jakaś gumka też jest, ring. Dobra, jeszcze tą membranę umyję. To czyste? Prawie. To ten ring, to już tego nie będę, bo to i tak jest. Ale potem poweryfikuję. Najpierw umyję, a potem popatrzę, co się nadaje, a to co nie. Tylko tu też jest ring. Kręcić. Krzyżak. Płaski. Tu jest krzyżak. Czy co to jest? Kajnan, co to jest? To nawet nie śruba jest, to co to jest? Dziwne. Znaczy to chyba była śruba kiedyś. O, to chyba tu jest, no, tęcza. Nie mam pojęcia. Gdzie są te kombinerki? No, to kiedyś była śruba. Zażarło.
Już widzę przyczynę. Membrana wypadła. Popękana jest cała. O, normalnie pęknięcia są na tym. Teraz wam pokażę. Teraz wam pokażę. Zobaczcie. Pęknięte jest. Tak nawet na sporym odcinku. No i przez to nieszczelność łapał. Nie chciało pompować. Czyli głównym przyczyną niesprawności pompki w tym plecaku, opryskiwaczu plecakowym, no, jest uszkodzona membrana. Membrana, ale to też może być też wpływ, że i to też może nieszczelność łapać. Tak więc, tak, będzie membrana, ta rurka, ta gumka, wszelkie ringi gumowe, jakie są. Tu chyba jest dobre, to plastikowe jest, no. To będzie dobre. Nie wiem, czy tą śrubkę też nie powiem mu, ta śrubka. Co tu jest? Obejma, jedna, druga. A, jeszcze to muszę rozkręcić, faktycznie. A, to jest jako jedna część, także. No. To jest taka jakby, to się wkręca tutaj w ten plastik i to trzyma. Nie, trzyma jako całość, no. Chyba. Dobra. To mamy wszystko. To. W jakim stanie jest? To jest dobre. Dobra, to jest dobre. To do wymiany. To ta gumka też. O, ta gumka też. To nie. Ten ring, membrana. To schowam. Ta śrubka. Nie wiem, może będzie na napis na tym. Znaczy numeracja może będzie tam. To nie trzeba, to tylko wytrzeć. Założyć, żeby się nie zgubiło. O. Obejma raz. Ta gumka, gdzie to było? A to było. To było, gdzie to było? To było tu, nie? Ja, to było tu. Dobra. To było tu. Ten ring, gdzie on był? Krzysztof, zaraz tutaj pomylisz się. A, ten ring tu był, dobra. No. Dobra. O, reszta jest dobra. To teraz trzeba zweryfikować. Kupił części, ale ten ring jest za duży. Wstawiam no, stary, bo ten za bardzo wisi. Nie wiem, czy to będzie działać. Kupił nową membranę. Jest strasznie twarda, nie wiem co. Tak jakby takiego plastiku była zrobiona. Niby mówi, że ta firma tutaj to jest profesjonalna w tym, co te ma rzeczy. Bo stara membrana to jest gumowa, o. I ona działa elegancko, nie? Tylko że o, tu jest dziurka. Tu dziurka, no widać jaką prześwity ma, nie? Już się zużyła po prostu i przeciekało. Ciśnienia już nie było, nie? Nie wytwarzała. No ale jest mięciutka. I to wtedy właśnie ładnie chodziło, bo w membranie to mi się zdaje, że o tutaj te wybrzuszenie, one musi pracować, tak? Góra, dół. Znaczy no góra, dół to praktycznie robi, ale chodzi o to, że to się zwija do środka i na zewnątrz, no. I wtedy pracuje membrana. A to? To jest takie twarde. Kurna. To nawet nie mogę zgiąć tego palcami. O ja pierniczę. To będzie chodzić? Kazał składać. Dobra.
nie będę negował tego. Złożę, naleję wody, zobaczę jak to będzie chodzić. Nie wiem jak to będzie chodzić, nie mam pojęcia. To jest niedobre. Zapomniał jak to było. Tu? Była to tu, dobra. Tu. Powiem wam, że za długi czas z tym wszystkim, bo nie wiem jak kiedy to robiłem, ale dobry miesiąc temu. A się teraz obudził, żeby to złożyć. To muszę, kurna. Jeszcze to trzeba złożyć. Jak to teraz było? O, na smar. A, faktycznie, dobra. Już teraz widzę. Błąd, mój błąd. Dobra, to da się przekręcić. Jest wyznacznik taki mały. Kurna, czemu to się nie da? No może się nie da przekręcić. Kurna. Dobra, będę musiał membranę najpierw wkręcić, bo tu jest taki wystaje jakby bolec taki, nie? I on z drugiej strony jest wycięcie i teraz już wiem, że to musi być obkręcone. Ale żeby to obkręcić, muszę włożyć następną chyba część, bo później ze śrubkami nie dojdę. No tak, tylko że ja właśnie to wszystko jest uwarunkowane, bo też czekajcie, bo to później nie przekręcę. Jak to skręcę, to tutaj nie przekręcę. No. No dobra, muszę na sucho jednak to zrobić. To nie takie proste, jakby się chciało wydawać. To mi się tutaj nie podoba. Czy to musi być tak tutaj sztywno i ciasno? Jakby nie można było tutaj rogów ściąć. O, w końcu. Właśnie tutaj do góry. O. Trzeba przekręcić. Ała. O właśnie, o. Tutaj nie ma później dojścia. Tu trzeba by było dziurki wiercić na śrubokręt. W sumie nie głupie myśl. No to tak musi być. Te wycięcie i ono tutaj musi pasować. Rna. No niezupełnie, patrzę niezupełnie, bo guma wyszła. No właśnie, to jest ta stara guma. Gdzieś wyszła. Z powrotem. Aj. Wyłazi, kurwa.
Kurina, jak ja nie lubię takiej roboty. Też wyszła, ja pierdzielę. Nie no, stara uszczelka, no to jak tutaj ma to być, funkcjonować? Nie. I wyłazi, menda społeczna. Ja pierdolę. Nie no, nie wkręcę, nie włożę tego. Gdzie jest ten duży śrubokręt? Tam chyba. Albo tym. Chyba się nie da. Mówiłem mu, że włożę, ale marne szanse. Ona tu jest za duża. O jest. Mi się przydał taki klin. Wbił ten klin. No. Bo to nie. To jest za duże, ale tam to jest dobre. Wyszła guma, no bo jakby inaczej. O kurna, jest! Weszło! O kurna! Ja pierdniczę! Oj, przydałoby się tu teraz, no kurna, ale jak ja tutaj stąd wezmę, to tamtego nie wkręcę. Chyba, że zrobię te dziury. No bo co innego. Znowu będzie problem z włożeniem. Ale cicho, w sumie jakbym teraz włożył to, ale nie no, już teraz dwa razy się męczyć z tym, bez sensu. Tu bym ładnie zapiął i by już było, nie? Dobra. Skręcę tak jak jest, a potem się pomyśli. Z tamtym się pomyśli. Gdzie są te śrubki? Kurczę, jak oni tutaj dają, zobaczcie. Jedna śruba. Całe opakowanie plastiku. Nakrętka. Całe opakowanie plastiku. No tutaj była ta uszczelka, no to wiadomo. No ale takie rzeczy. Jakby nie można było śrubki z nakrętką dać do jednego opakowania. Jeszcze folia taka gruba. Ile to generuje śmieci, takie różne rzeczy, na przykład tutaj do pistoletu
do pistoletu, do stacji paliwowej, nie? Zamawiał mi części. Tam były takie uszczelki. Co tam jeszcze? Uszczelki. A jakieś tam pierdołki, nie? Jedna reklamówka, jedna pierdołka. Zobaczcie, ile tego jest. Ile śmieci to generuje. Taki jeden zamówienie do pistoletu zwykłego. Normalnie szok. Do końca. Bo chyba nie weszło. Jest tu. Kurde, to przeskoczyło. A, dobra. O, teraz jest dobrze. Ale zaraz, to jest dobrze, to teraz nie, to tak musi być. To tak musi być, to też tak musi być. Tylko teraz tak, jak to było. Czy to było tak? Czy odwrotnie? Miejsca nie ma tam. Aha, no tak, to musi być odwrotnie. Teraz. To w ten sposób działa. O. A to wyczyszczę, jest strasznie zabrudzone, nalot brudu, no, zaraz to wyczyszczę. Sprawdzone, działa, ładnie pompuje, nie wiem czy teraz będę mógł to zademonstrować, ale o, parę razy wystarczy przepompować. Działa. Luks. Kolejna dobra robota wykonana. Krzysztof naprawił. Opryskiwacz Solo naprawiony. Jeszcze musiałbym tutaj wysuszyć, bo patrzę, czemu takie to jest? To jest leci woda, czy nie? Kurczę. Czy to z węża tak leci? No i teraz dobre pytanie. Bo jak leci woda, to znaczy, że ta gumka, którą tam śrubokrętem wciskałem, ona jest uszkodzona, nie? Teraz wytrę, żeby nie było tutaj. O, tak. Jeszcze raz przepompuję, zobaczę na stole, to lepiej to widać, nie?
A leci woda, leci woda, leci. Skąd? A stąd leci. Dobra. Kurna, ta obejma. A, no to faktycznie, bo to będzie ta gumka, co śrubokrętem wkładałem. Bo leci stamtąd woda. A powinno trzymać. To wszystko jasne. Czyli ta gumka, co kupił, jest za duża. Tamta stara już teraz jest za duża, no bo nie trzymała dobrze. Albo się gdzieś podwinęła i nie trzyma. Kurde, no i teraz właśnie. Jak ja nie lubię robić takich rzeczy na starych elementach. Jak jest nowe, wszystko to jest nowe, to wiadomo, to musi trzymać, tak? No teraz o, namordowałem się, żeby to skręcić, a teraz muszę to rozkręcić i wyjąć. Dobra, ale on musi to sam zobaczyć. Bo jak nie zobaczy, to nie uwierzy i będzie w kółko, panie Macieju. No, to na razie tak zostawiam, pokażę mu, skąd leci woda. Czy ten uszczelniacz jest jednak do wymiany, niech kupi prawidłowy uszczelniacz i wtedy będę już poza kamerą to wymienię i git. Ale ogólnie działa.